Czasami możemy odnieść takie wrażenie, że kiedyś Kościół był głęboki, dobry, szczególnie tam na początku w czasach apostolskich, potem to tam różnie, a teraz jest tak już to wszystko daleko poszło, że upada, rozpada się, nie ma przyszłości. Mnóstwo analiz mówi, że no właśnie, to już się kończy zasadniczo. Takie mam wrażenie, że. Jak czytamy Pismo Święte, Ewangelie, to w pewnym sensie Kościół jest w permanentnym kryzysie, właściwie od samego początku, że Piotr, czyli skała, w momencie próby zawodzi. I co więcej, to nie było tylko tak, że wtedy zawiódł, potem się nawrócił i wszystko było już cacy do końca. Bo wiemy z listu Świętego Pawła do Galatów, że święty Piotr, jak była presja, Żydów, żeby jednak prawo stare zachowywać, a on go już nie, już go nie zachowywał po wizycie u Corneliusza. Po wizji, właśnie, zabijaj Piotrze i jedz, Bóg oczyścił, więc to już nie ma podziału na czyste, nieczyste. Piotr się zaczyna usuwać, boczyć, kombinować, żeby wilk był syty i owca zjedzona. Więc tak jakby generalnie, jak widać, że ta słabość gdzieś w nim pozostała i że święty Paweł go publicznie upomina. To jest bardzo dziwna sytuacja, w której. Piotr, skała, jednak widać, że znowu się jakoś ugiął pod wpływem słabości. I w gruncie rzeczy to jest dużo pytań. Dlaczego Pan Jezus wybrał Judasza, wiedząc, że on zdradzi, zawiedzie? Że jest jakaś wielka tajemnica Boga, który, który powołuje człowieka, daje mu szansę, ale też pozwala mu się oddalić, pozwala mu zdradzić. Jest jakaś wielka tajemnica tego, że my naprawdę... Jesteśmy grzesznikami i że ta prawda o grzechu nigdy w Kościele nie było takiego nauczania, że wszyscy ochrzczeni lub wyświęceni są święci. Nikt tak nie uważał, nigdy. Od samego początku wręcz mamy pokazane, że bywa różnie, że jesteśmy powołani do świętości i mamy wielkich świętych wśród świeckich i wśród pasterzy Kościoła i wśród kapłanów. Biskupów, papieży, ale mamy też wielkich nieświętych, i to też jakoś współistnieje. Wręcz wprost, Pan Jezus mówi w przypowieści o ziarnie i o konkolu: że zło istnieje obok dobra i że nie na każde zło znajdziemy lekarstwo. Takie czasami odnoszę wrażenie, że to jest jakieś taka mrzonka, że. W kościele zrobimy taką enklawę raju na ziemi, społeczność idealną, w której zrobimy takie procedury, taką kontrolę, takie wszystko będzie, że już nigdy nic złego nie nastąpi. Myślę, że to jest nierealistyczne, że po prostu żyjemy w świecie po grzechu pierworodnym, gdzie człowiek po prostu ulega różnym iluzjom nieprawdzie, złu, słabości, głupocie. I że nie jesteśmy w stanie się zabezpieczyć, że nikt nie jest w stanie, żadna społeczność nie jest się w stanie zabezpieczyć. I że wcale nie chcę przez to powiedzieć, że to tak musi być, że nic nie powinniśmy robić, wręcz przeciwnie, może właśnie w kościele powinniśmy najbardziej usilnie nad tym pracować, ale czasami tak to wrażenie takie, że teraz jest dużo gorzej niż kiedykolwiek było, że właściwie w każdym. Wieku, który jesteśmy w stanie podać historycznie, Kościół miał duże problemy. Dwóch papieży, trzech papieży to jest spory problem w sobie. <grych> że, 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 czy nawet w, tych, w tym Kościele Apostolskim w krótkim okresie było więcej heretyków niż prawowiernych, że, że jakaś boża opatrzność naprawdę czuwa nad Kościołem. Jak w tej opowiastce, że czasami ktoś chce zniszczyć Kościół i tam. Któryś z kardynałów odpowiada: Nam się od środka to nie udało, już nikomu się nie uda, naprawdę. To jest niemożliwe. Dlatego, bo to jest jakaś na, na, na największa prawda o kościele, jest taka, że Bóg prowadzi ten kościół. Hmm. I, I gdy człowiek jest słaby, grzeszny i głupi, to nie jest w stanie unicestwić Bożego dzieła, że, że Pan Bóg jest w stanie posłużyć się. Naprawdę w najbardziej zaskakujący sposób prześladowcą kościoła, żeby go nawrócić, uczynić apostołem narodów i zmienić dzieje. No i tak bywało.